Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Singla. I tak, podróżnik przyjechał tutaj do nas, jest niewidzialny. Co mi się tu do magazynu wbijasz? Stary! O! Co ty tu sprzedajesz? Jak zwykle gunwo, ty! Ale... Panie! Weź pan! Wyjdź z... magazynu! Halo! Się boję, że mnie okradnie. Jeszcze niewidzialny, to w ogóle mu nie ufam. Czekajcie, pójdę się... No i patrzcie, no i lamę jedną wciągnął tam do środka. Dobra, witajcie w kolejnym odcinku z Singla. I dzisiaj idziemy sobie do End City. Jednak zrobimy to na odcinku, nie na live, bo tak. I dobra. Czyli przyśpimy ładnie. I lecimy, słuchajcie, sobie do End City. Tylko najpierw chciałbym spróbować sobie zenchantować łuk. Inny, żeby dało mi na niego niezniszczalność 3, żebym mógł połączyć, żeby mi się tak nie niszczył szybko. Dobra, panie wędrowny handlarzu, ja pana nie wyganiam, ale możesz pan sobie już iść. Wiem, że słyszycie pewnie hałas, mam budowę za oknem. No. Do widzenia panu. Do widzenia. I tą... Nie. No, tą lamę pan też zabierz. Misto, no. Kurwa. Zaraz... Pana zabije normalny. Dobra. Tak masz. Słabe rzeczy. Też sio. Jeszcze ty, bo ty będziesz na mnie pluła za to, że ci handlarza zaatakowałem. Przynajmniej mam linę. Ale dobra, bo po prostu ci pchają na chama te ci handlarze. Nic nawet nie mają ciekawego. Ja nie wiem. Bardziej jeden z bardziej wkurzających wieśków. Serio. Tutaj schowałem przynajmniej skórę mam od jego lampy. Dobra. To tak. Jeszcze tutaj schowam te rzeczy. No, powiedziałem, schowam. Mamy tutaj jakiś łuk. Może? Nie, trzeba zrobić. To zróbmy, idźmy do End City, bo to i tak zajmie troszkę. Ten odcinek będzie troszkę trwał, ale mam nadzieję, że wam się taki jak najbardziej spodoba. W ogóle jestem fajnie oświetlony, bo słońce tak fajnie świeci, serio. Naturalne oświetlenie, kurde. Polecam. Fajnie. Fajnie działa. Okej, ja tego łuku nie zrobiłem jednak. Zrób ten łuk, panie. Jeszcze lapis, nie? Jak chcę coś enchantować. Może jakąś książkę też wezmę. Zobaczymy. Może coś ciekawego mi pokażę na taką książkę, na przykład coś ciekawszego niż na taki łuk, bo mam level, to chcę go troszkę użyć, nie? Po walce ze smokiem. Oczywiście polecam poprzedni odcinek. Troszkę mało wyświetleń, więc zróbcie tam ładne takie około 30 wyświetleń. Ostatnio potrafiliście tyle na singlu, więc... Okej, uderzenie 2 to też mógłbym wziąć, bo to łuk knokacz byłby. Ale zobaczmy, co tutaj pokażę. Przebicie. To jest na kuszę. Dobra, weźmy tutaj na to łuk, bo uderzenie może być też spoko. I niezniszczalność 3, proszę bardzo. Idealnie, co jeszcze pokaże mi tu książka? Wydajność 4, to sobie też wezmę. I dobra, na razie nie zużywamy więcej levela, bo nie o enchantowaniu ci odcinek. Biblioteka nieskończona, tak wiem, kolejka też nie, bo za bardzo nie grałem. Zresztą w bibliotece troszkę sufit zacząłem, ale to nieważne. To książkę se schowajmy. Łuki sobie połączymy. Czekajcie, muszę zacząć czas jakieś ziemniaczki tam piekłem. Bo mam troszkę mało, a jakieś jedzenie się przyda. Nie, nic. Piekłem. Dobra, to wrzućmy je, żeby się robiły w tym czasie. Część się na pewno zrobi. Także nie wszystkie były wyrośnięte, zdaję sobie, że mogę w sumie jeszcze zboże zebrać i sobie zrobić chlebek. O, to nie jest głupie. Okej, tyle ziemniaczków tylko, no dobra, ale zbierzmy sobie jeszcze zboże. I idziemy wtedy do End City. Zasadźmy sobie tutaj szybko to zboże z powrotem. To jest właśnie fajne w zbożu, że dostajesz tło zboża, a sadzisz nasiona i to jest fajne. Ale wiadomo, jak to wygląda. No,
Dziwne by było, jakby się sadziło nasiona ziemniaka, bo tak to się sadzi ziemniaka właśnie, więc to by było troszkę dziwne, jakby się to robiło inaczej w sumie. Takie nieprawdziwe. Dobra, wrzućmy tutaj te ziemniaki. Dobra, chyba tyle węgla wystarczy. Znaczy, może zapożyczę sobie stąd troszkę. Tak. W razie co? Dobra. Chodźmy sobie do kowadła, połączyć łuki. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś drogie, bo nie chcę zużywać expa aż tyle. Ok, 19, a jak dam na odwrót? To 15. A to jest naprawdę to samo. No dobra. Jeszcze zostanie mi ten 40 level, ale przynajmniej łuk mi się tak szybko nie zniszczy i będzie knockout, więc myślę, że taka opcja też jak najbardziej spoko, jak najbardziej na plus, nie? Dobra, to chodźmy się przygotować. Wiem, że mogłem przed odcinkiem, ale... Samo dotarcie tam mi zajmie chwilę, bo nie wiadomo też, czy od razu NCT znajdę, ty. To nie jest tak jak na PS-ie, że będę miał od razu, bo jest tylko jedno. Tylko tutaj, no... jest czasami problem ze znalezieniem. Dobra, to jeszcze jakieś zboże mam, to co zrobię? To zrobię chleb. 29 chlebków. Łe, panie. Na spokojnie, to nie muszę tam na te ziemniaki czekać. Weźmy ze sobą w razie co złote jabłuszka. Zwykłe koksa nie ma sensu brać, bo koksa aż szkoda brać po prostu. Bo koks no jest teraz tak rzadkim przedmiotem na survivalu, że to aż głowa mała. Dobra. Teraz tak. Weźmy sobie jeszcze ze sobą, bo mi tutaj zostały potki. Aha, myślałem, że mi na powolne opadanie zostały. Niby mógłbym zrobić, to zróbmy sobie w sumie tak z 3, czyli jedna wystarczy. To sobie szybko zróbmy. Wiem, że mogłem się przygotować, ale wiecie, shulkery NCT potrafią, no wiecie, tam tą lewitację dać, potem jak się spada, to jest problem. Tym bardziej jak się nie ma elytry, bo ja tam idę też po elytrę, między innymi, ale też po to, żeby tam podzwiedzać, właśnie trochę shulkerów ubić, żeby mieć shulker boxy, bo shulker boxy się, no, przydadzą. Bardzo się przydadzą. Dobra, podnijmy sobie te butelki. Nie tutaj. Boże, mylę się za każdym razem, serio. Zamiast iść tu, to idę tu. Czekaj, mam tutaj brodawki? Mam. Dobrze, jeszcze będzie trzeba skoczyć po redstone, żeby dłużej trwała taka miksturka. To się tam w tym czasie robi, więc na czasie tej nie tracę. Zrobię te miksturki i idę, bo wtedy już wszystko będę miał. Ewentualnie wezmę jakiś budulec, ale to tylko wziąć ze skrzynki trzeba. Żeby po prostu nie marnować samego czasu, bo jeszcze tam muszę dotrzeć, nie? Mam enderperłę, to też wezmę, bo to tam będzie potrzebne. Żeby przez ten portal przejść. Nie będę musiał na Edka polować tam nigdzie. Tak, co ja chciałem? Redstone, właśnie. Daj mi tej redstone'a jednego. Będzie wtedy dłużej taka mikstura działała. Bo tam na eksplorację to się przyda, ale użyję sobie dopiero jak taki shulker mnie podbije. Jak będę w powietrzu, to wtedy z taką miksturkę wypiję i znowu coś tam tej budowie szlifują. Naprawdę, wybaczcie mi, ale to nie była wina, no. Budowa jest już od nie wiadomo jakiego czasu, teraz akurat coś muszą szlifować. Jak nagrywam, tak to nie szlifowali. Tam może coś tłukli, może coś, ale to aż takie słyszalne by nie było. Nagrywam, muszą wszyscy na złość robić. Dobra, i tutaj dajmy, bo ta mikstura i tak będzie trwała dosyć krótko po tym ulepszeniu, bo ta mikstura nie jest taka, że na przykład na 8 minut czy coś, a szkoda. Ale dobra, weźmy sobie w tym czasie jakieś bloki do budowy, tutaj sobie tylko wrócimy typowo po miksturę i wtedy można iść. Więc myślę, że spoko. Bloki to myślę, żebym wziął kobla, którego nie mam za dużo, to wezmę dirta. Tak, z dwa staki, myślę, że wystarczą, żeby sobie tej ekwipunku no nie zajmować tym, nie? To chodźmy jeszcze po miksturki i możemy lecieć.
Dobrze, mamy to na 4 minuty. Mówię, użyję sobie takiej dopiero jak będę w powietrzu już jakby przez Shulkera. Tam, no, podbity. Więc przejdźmy sobie przez portal i chodźmy ścieżką do tego, co ja do Endu zrobiłem. Bo tam jeszcze są tory, ale one nie działają, bo nie są skończone. Za to też się muszę zabrać. Tak więc chodźmy tutaj, poklikam trochę spację, bo jak jest tak nisko, to można szybciej. Dzięki temu, dobra, mam nadzieję, że tutaj pigmeny mnie nie zaatakują, bo ostatnio miałem taką tutaj, chyba wam nie mówiłem. No nie, bo nie wiem, kiedy była walka ze smokiem. Miałem taką mini wojnę z pigmenami. Może nie w tym miejscu, ale tam dalej. Bo po prostu stali mi na torach. I ściągnąłem jednego z łuku. I się wszyscy okoliczni zbiegli. I się mała wojna rozmytała, a wtedy już nawet jedzenia nie miałem, ale udało się. Wyjaśniłem ich tam wszystkich wtedy, nie? Bez problemu. Ale taka spora grupa mnie atakowała, nie? A ja nawet sprintu nie miałem. I nie miałem sobie jak życia odnowić. A miałem trochę zjechane, ale się udało. Dlatego czasami nawet dla takich hardkorowych akcji warto grać w Minecrafta. Jak Gasp gdzieś strzeli i trafi i mi tej zniszczy tą ścieżkę, to się zdenerwuje. Dlatego jak będę go gdzieś widział, to zastrzelę. Dokładnie. Znaczy, jak strzeli, to też mam czas zareagować, bo mogę odbić, nie? Tylko zanim ja na przykład się ogarnę, z której to jest dokładnie strony, nie bym słyszał na słuchawkach. O, dzwoni domofon, mój kurier. Wiedziałem, że jak będę nagrywał. Ale dobra, to tam odbiorą mi. Widzicie, jak Marcelik się ustawić umie. Znaczy, mogę ewentualnie szybki montaż zrobić. Czyli tak jak wtedy, po prostu przerzucić przez program. Dobra, to czekajcie. Już wróciłem. Wiecie, seria bez montażu, ale czasami minimalny się pojawić może, ale to jest tak naprawdę tylko połączenie dwóch filmików w Vegasie. Stąd kradę, nie jest montaż, tylko tak naprawdę przerenderowanie filmu. No trudno. Niech stracę na czasie, renderując. Mam czas, nagrywam to dosyć wcześnie. Przygotuję sobie wszystko wcześniej. Jak będę musiał wyżej wyjść. I mi się samo wrzuci. Takie technologie. Patrzcie, to jest to, o czym mówiłem. Pigmeny się tutaj respią. A jako, że to jest na jedną kratkę, to przechodząc obok takiego, muszę szczególnie uważać, żeby nie spać, żeby mnie nie zepchnął. Dlatego ja go zepchnę. I tam gdzieś Gast też lata, jak mnie strzeli przez tego pigmena. Spadaj. Bo tak to oni się nie wkurzą, nie? Jak go nie uderzyłem, tylko zepchnąłem, to oni się nie denerwują wtedy. A po prostu nie chcę, bo jakbym tak przebiegał, to on by mógł mnie trącić i bym mógł spać do lawy. I to by nie było za ciekawe, bo... Dobra. Panie Gaście! Panie Gaście, proszę mi tutaj nie strzelać! Noż. Przecież ja nie dam rady. Nie, czekajcie, mam perłę. O! 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 Perła mi uratowała życie. Wow, ale tak. Dosłownie, gdybym tej perły nie miał, to bym nie przeżył, bo ja bym nie dopłynął tutaj. Musiałem 2 złote jabłka na to zużyć, żeby się uratować. Czekaj, przestań się palić, ty. Ja to się zaraz spalę, zginę. Przestań się już palić, już nie jesteś w lawie. Ja rozumiem, że lawa, ciepło i w ogóle. Ej, halo, bo ja tutaj zaraz... Zginę, o dobra. Tutaj się chciałem wrazić co wkopać, żeby mi do lawy nic nie wypadło. Ale ja! Zakupi gast! Przecież odbijałem. Wow. Wow, wow, wow. No, hardkorowa akcja. Ej, słuchaj, naprawdę, gdyby nie ta enderperła, to bym zginął. I gdyby nie ten set. Ja mam gdzieś ochronę przed ogniem? Nie, zwykłe ochrony, czyli one przed ogniem też chronią. Bo widzieliście, długo mnie ta zbroja trzymała jakby w tej lawie.
Ja pierdzielę, ty. Ale hardkorowa akcja. Dobra, muszę się tam dostać teraz jakoś, ale tędy się dostanę. Ja pierdzielę. Serio, enderperła mnie uratowała. Pigmen. Bo jak ty mnie zaraz zepchniesz, to się wkurzę. Dobra, chodźmy teraz tutaj. Bo tam kopałem dalej, ale troszkę się pomyliłem w obliczeniu. Gdzie jest ten gast? To jest niebezpiecznie przez te gasty. Ja będę musiał tą kolejkę obudować, jakim już będę miał, nie? Gdzie jest ten gast? Bo ja teraz nie mam perły już. Nie, wiecie co? Ja robię tom. Ja robię, słuchajcie, kopię save'a, bo to... Nie, nie, nie. Jakby mnie ten gaz znowu zrzucił, to teraz się już nie uratuję, bo nie mam czym. Gdzie to jest Minecraft Single Season 3? Jest. Sobie go przekopiuję, tego save'a. Dobra, save skopiowany. Można lecieć, ale kurde, ty! Po prostu... Akcja życia. Akcja życia po prostu, nie? Ja nie wiem, czy ja tak nie nazwę odcinka i nawet miniaturki pod to nie zrobię, nie? Boże, kurde, no... Ja chyba zrobię pod tą miniaturkę typowo nawet, nie? I nazwę to akcja życia. Akcja życia i NCT. O, dobra. Taki będzie tytuł. No chyba, że nie znajdę NCT. Dobra, to idziemy. Będzie trzeba Endermana upolować, bo służyliśmy perłę, ale gdybym jej nie służył i gdybym nie miał tych złotych jabłek, to by było po mnie. Bo te jabłka by mnie... Mógłbym jakby nie wytrzymać w tej lawie do tego momentu, kiedy ta perła nie doleciała. Gdyby nie te jabłka, serio. Dobra, ubijmy sobie Edka. Niestety mam podpalanie na mieczu, to będzie trudne. No chodź tu już, przestań się palić. O, chodź tu. Dobra, tą perełkę. Mamy looting, to za każdym razem praktycznie daje, więc... Tu nie ma problemu. To chodźmy. Wow, ale ta akcja, nie? Co to było? Dobrze, że miałem tą perłę, ty! Że nie myślałem na początku, że a dobra, idę do endu, to sobie... To sobie perłę na miejscu zrobię, nie? Jakby. Jakbym tak pomyślał, to by było po mnie. Ja bym nawet copy save'a nie miał. Bo kopię save'a, którą miałem, to jeszcze sprzed walki ze smokiem. Sprzed tego chyba nawet jak te rzeczy mam? Chyba. Więc... Bym troszkę w dupie był. Tak troszkę, troszkę. Dobra, rzućmy perełkę. Dobra. I musiało nas na takiej małej dać. Niestety, ja sobie tutaj od razu robię screena koordynatów. Okej, tam mamy większą jakąś wyspę, bo to się nam generuje dopiero. Trzeba się tam dostać. Okej. Dobra. Tego zrobiłem też kopię save'a, bo tutaj, żeby nie spaść w razie co, nie? Bo to jest... Ryzykowne, ale mogę w sumie sobie pozyskać jakąś enderperełkę, jak będę w miarę blisko, to po prostu sobie jej użyć, nie? Wiele endermanów jest na tej małej wysepce, ty. Bo tutaj to się tak... No, ciężko by było uratować jak z tej lawy. Ale serio, śmierć była bliska. I stracenie wszystkiego. Dobra. Zastanawiam się, czy sobie tutaj nie wziąć, nie upolować perełki od jakiegoś, tylko to jest na tyle mała powierzchnia, że się boję, że mnie zrzuci, jak będę walczył z takim metkiem. Tylko ja bym sobie do nich tutaj zszedł, pomimo wszystko. Siema. I bym tutaj się obudował, żeby mnie nie zrzucił taki enderman, nie? No, dawaj perłę. Dobrze. Dało się. Już Dirta mi tutaj zabrał.
Cwaniak. Dobra, mamy perełkę, sobie użyjemy jak będziemy tam bliżej. Bo stąd to nie będę ryzykował, bo rzucę jeszcze gdzieś tam, walnie mnie ta perła i spadnę. Więc lepiej nie. Ale ja. Akcja życia po prostu, nie? Po prostu takiej akcji to ja żem nie miał jeszcze. Nie przypominam se. Przynajmniej na singlu nie miałem aż takiej hardkorowej akcji. Czuję się jak w jakichś Bedwarsach trochę. Jak się buduje nad pustką. Dobra, jeszcze trochę. Mogę w sumie na wprost se lecieć, a nie tak dziwnie. Teraz mi się bloczki skończą, będę musiał się wrócić se pokopać Endstone'a. Ale ja, co to była za akcja, ty? Dlatego myślę, że ten odcinek będzie poświęcony tylko szukaniu Endstone'a i następnego nagramy typowo z eksploracji, nie? Po prostu taka akcja, że cały czas jestem w szoku. Dobra, pokopmy z tej Endstone'a. Bo potrzebuję jakiegoś budulca mieć. A musiał mnie jak na coś na takiej małej tej dać. No, trudno się mówi. Tego sobie tutaj pokopmy. Ja, taka akcja. Nie. To będzie się pamiętało. Jedna z bardziej hardkorowych akcji. Tu trzeba uważać jak kopię, bo to jest mała wysepka. Żeby nie spaść, nie? Dobra. Na razie myślę, że tyle bloków może wystarczyć. Dlatego chodźmy. Dalej się budować. Nie, takiej hardkorowej akcji to ja dawno nie miałem, ty. No to będę musiał film przerenderować. Było cięcie, w międzyczasie musiałem zrobić, ale spodziewałem się tego. Dobra, jeszcze troszkę się pobudujemy, może na tyle, na ile bloków mamy. Czyli te 40 coś i już myślę, że tam perłą dorzucę, nie? Jak nie, to mam kopię save'a. Więc spokojnie. Ja, taka akcja, ty. Jestem w szoku cały czas. Jeszcze troszkę. Kurde, żeby shifta teraz nie puścić, nie? Ja tak pilnuję tego. Jakaś masakra. Dobra, już można. Pyk. No i dobra, bez problemu. Tylko tutaj jest taka większa. Proszę, niech będzie NCT ze statkiem najlepiej, nie? Wiadomo. Bo jak bez statku, to nie ma sensu, szukamy następnej, nie? Tylko pozbieramy bloki, żeby tutaj się móc jakoś... Chociaż bloki, no. Jak to jest tak blisko, to może jakiegoś Edka sobie upolujmy. Ender perełkę. Sobie ogarnimy. Chodź tu, Edek, chodź. Żebyś mi się nie spalił. No właśnie, wtedy looting na ciebie nie zadziała i nie ma perły. Dobra, chodź ty, Edek. No. Edek. O, 4 dał, proszę bardzo. To lubię. Dobra, już się tam nie wkurzaj. Edek, złość piękności szkodzi. Czekaj, tam nie ma dalej ten. Jakiś przepaści, żebym nie przerzucił. Jest, ale to trzeba dobrze rzucić. Pyk. Dobrze, dojdziemy. Szukamy NCT. Czy tam miasta kresek, kto to woli nazywać, czy po polsku, czy po angielsku. Ja mogę to i tak nazywać. Okej, okay, na razie pustka. Same chorusy tutaj są dookoła. Czy tam owoce refrenu, czy jak to się tam nazywa. Niektóre te polskie nazwy nie mają trochę sensu, chociaż nie wiem, może to się tłumaczy, że chorus to jest... tam refren czy coś, nie wiem. Nie znam się tak na tym. Okej, okay, no to jest na tyle duża wyspa, że tu już by mogło coś być, naprawdę.
już na tyle duże, że serio mogłoby. Się wygenerować, bo to już jest spore, naprawdę. Ja chcę tylko znaleźć na odcinku, a w następnym typowo się zajmiemy eksploracją tam, nie? Nie wiem, może zwiększę render distance, ale nie wiem, czy to mi coś da. O! Proszę, żeby był statek, bo nie zawsze jest. Proszę, żeby był statek. Jeżeli tak, to wtedy będziemy mogli sobie to tam eksplorować w następnym odcinku, nie? Ale mam jakieś wrażenie, że chyba nie ma statku. Nie wiem, podejdźmy bliżej zobaczyć. Nie wygląda, jakby miał być ten statek. No nie, bo chyba nie ma. No super. To jest w ogóle jakieś małe takie, patrzcie. Taka część jakby jedna. Tylko. Którą by szło w sumie w miarę szybko zwiedzić. To są zawsze jakieś możliwości na skrzynki, na szalkery. To zwiedźmy sobie to i najwyżej będziemy kontynuować poszukiwania w następnym odcinku. Dobra. Mamy pierwszą skorupę szalkera. Jasne, na granicy świata. Same te. Same osiągnięcia jakieś tam robię, czy postępy, czy jak to powoli nazywać. Ale się tutaj zrespiło. Dziwa się, dlatego ci szalkerzy byli tam. Wiem, że dźwięki z budowy słychać. I papugę. Dobra, mamy tutaj tego parkura. No, kurde. Przyblokowało mnie coś? Nie, to ja po prostu źle skoczę. Ale to trzeba uważać, bo to się tak wygenerować lubi, że się nie da wskoczyć, nie? Bo jest nad głową taki ten. Oż kurde, zatłukę tą budowę. Za tyle małe, że to można zwiedzić na tym odcinku, nie? Nie? Dobra, chodźmy tu. Siema, padnie szalker. Dał? Nie dał. Oj. Nie dam się. To będzie chyba skrzynia. Albo nie? Nie ma. W tym miejscu jakby zawsze były skrzynie. Czy nie? No, gin. Dobra. No i się te płamenda, no. Dobra, tutaj nie muszę takiego rozpędu brać, ale to są takie łatwiutkie skoki. Które trzeba i tak uważać, bo mówiłem, lubię się wygenerować nieciekawie. Tak jak tu na przykład. O dobra, to mi sobie tutaj koledzy pomogli. To ja sobie to wezmę. Że jak będę spadał, żeby mi się ała nie stało, nie? Skrzyneczki. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że coś fajnego. Jakiś może fajny killofix z mendingiem, albo jakieś część zbroi. Bym się cieszył. Dobra, jak są otwarci, to ich z łuku można załatwić, nie? Dobra, no szkurde. A tu jesteś. Wtedy mam mniejszą szansę na skorupę, ale to i tak chyba pomimo lootingu nic nie daje, wiecie? No właśnie, bo na przykład wypadła teraz, to ja sobie podjął się tam wrócę. Dobra, znajdźmy co w skrzyniach. Uuu! Odporność na ogień. Odporność na ogień. Znaczy niezniszczalność. Chyba nawet... Będę mógł połączyć sobie. Spoko. I ochrona przed pociskami. Fajne rzeczy, serio. Coś jeszcze miałem? No złoto miałem. A co jest skill of? Niezniszczalność 3. Zawsze sobie można ściągnąć ten enchant z niego, bo to jest żelazny. I trochę expa dostać, nie? O nie! Nie, nie chciałem na sam dół. No patrz, no. Ja chciałem szalkerową tą podnieść, dlatego zaskoczyłem. No właśnie. Właśnie pamiętam, że dropnął. Dobra, ja bym się tam teraz wbił. Tu nic nie ma. Okej, to była chyba tylko od noga, czy to już było do góry? Czekajcie. Jak coś, to sobie spadnę.
Nie, czyli już zwiedziłem całość, tak naprawdę, tej struktury konkretnej. No tak, bo tutaj było tylko to. Dobra, to sobie opadnijmy ładnie. Ta mikstura to jest jednak coś wspaniałego, nie? O, ale żem go załatwił. To jest ten, co mi uciekł. Wiem, że tutaj właśnie szalkerów pozostałych bym upolował. Oj, spojrzałem się na Endermana? Serio? Kiedy? Kiedy ja się na niego spojrzałem? Tepa jak szalony. Przynajmniej więcej pereł będzie, fajnie. O, jeszcze jeden? No chodź tutaj, Edek, chodź. No, Edek. Noż, Edek. Tak, tak. Wiem, że ty zły jesteś. Dobra. Kończę ten odcinek. Poszukamy sobie w następnym. Już nie chcę przedłużać, bo też nie mam za dużo czasu. Muszę jeszcze wyrenderować ten film, dlatego że cięcie musiałem zrobić. Ale co? Trzymajcie się i cześć. Do następnych odcinków. Hej, hej.